I trzecia część papieskiego przemówienia skierowanego do pielgrzymów przybyłych tu na Czerwińskie Wzgórze w pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Nadzieja i rozpacz. My tutaj przychodzimy w pielgrzymce. Klękamy przed wizerunkiem Boga Rodzicy, ażeby nadzieja stała się naszym udziałem, ażeby nie pogrążyła nas w rozpacz, która jakże grozi współczesnemu człowiekowi. Jakże znamienną jest rzeczą, iż Sobór Watykański II swoją konstytucję o Kościele i świecie współczesnym zaczyna od słów nadzieja i rozpacz. Obrazując stan współczesnego świata, mówi o wielkich zwycięstwach rodzaju ludzkiego, których jesteśmy świadkami. Są to zwycięstwa w dziedzinie nauki, cywilizacji, techniki. Czyż nie jest zwycięstwem każdy wspaniały, nowoczesny przemysł tej techniki, którą obserwujemy i na naszej, i na całej Ziemi? Czyż nie jest takim gigantycznym zwycięstwem człowieka współczesnego wejście w orbity międzyplanetarne i postawienie stopy na Księżycu? A jednak te zwycięstwa mogą się także obracać i w klęski człowieka, i w klęski narodu. Czyż takim wspaniałym, po ludzku, zwycięstwem narodu, którego świadkiem była cała Europa i ludzkość przed 30 laty, nie było zwycięstwo techniki, organizacji, dyscypliny jednego narodu, który zdeptał inne narody? I czy to zwycięstwo od razu nie stało się klęską? Nie tylko tych zdeptanych przez niego narodów, nie tylko naszego, tak strasznie doświadczonego narodu. O tym wy dobrze wiecie na ziemi mazowieckiej. Wiedział o tym dobrze twój czcigodny poprzednik, arcypasterzu Kościoła Płockiego, senior polskiego episkopatu przed wojną, arcybiskup Julian Nowowiejski. Wiedział o tym, kiedy przebywał w lochach Płocka, Działdowa, męczony i kopany przy swoich 82 latach życia. Zwycięstwo ludzkiej myśli, ludzkiej techniki stało się klęską ludzi. I przychodzimy dzisiaj do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i innych, ażeby być świadkami nigdy przed tym niespotykanej wielkiej klęski człowieka. Ta klęska stała się także udziałem tych pysznych zwycięstw. Kościół współczesny w swojej konstytucji duszpasterskiej ma głębokie poczucie rzeczywistości. Mówiąc o wielkich sukcesach i zwycięstwach narodu ludzkiego, równocześnie lęka się klęski. Jest bowiem świadomy przedziwnej słabości serca ludzkiego, którą każdy z nas nosi w sobie. Ta słabość, jeżeli jest przez człowieka pilnie strzeżona, jeżeli staje się punktem wyjścia do pracy nad sobą, nie jest groźna. Ale jeżeli człowiek z tej swojej słabości uczyni przedmiot swojej pychy, wówczas zwycięstwo jego staje się straszliwą klęską. Zawierzenie Matce Bożej. Wiemy, drodzy bracia i siostry, o tych zwycięstwach i o tych słabościach całej ludzkości. My, biskupi polscy, którzy na naszej ziemi z całym ludem Bożym tak często pielgrzymujemy do sanktuarów maryjnych. Nie tylko na Jasną Górę, ale także na waszą Jasną Górę Czerwińską. Dlatego w ubiegłą niedzielę na Jasnej Górze, a w tą niedzielę we wszystkich parafiach, my, biskupi, kapłani, lud Boży, w całej naszej Ojczyźnie w szczególny sposób oddajemy cześć Matce Chrystusa, całą ludzką rodzinę. Odwołujemy się do tej prawdy wypowiedzianej w testamencie naszego Zbawcy. Oto Matka Twoja. I oddajemy Matce Bożej całą rodzinę ludzką żyjącą na globie ziemskim, dziś i w przyszłości, przenikniętą tą wielką tajemnicą ludu Bożego, w
któremu na imię Kościół. Oddajemy Matce Bożej nie tylko nasz płocki, nie tylko nasz polski, ale cały, powszechny Kościół. Mamy bowiem takie głębokie przeświadczenie i taką żarliwą nadzieję, że tylko Matka potrafi odmienić serce, że tylko ta Matka potrafi nam zapewnić prawdziwe zwycięstwo. Wiele nam to mówi, że tutaj Król Polski leżał krzyżem na ziemi. Wiele to mówić powinno każdemu współczesnemu człowiekowi. Tylko Boga Matka Człowieka, Matka ludzkiej rodziny, Matka Kościoła może nam zapewnić prawdziwe zwycięstwo. Zwycięstwo, które musi odnosić nad sobą każdy człowiek. I zwycięstwo całych społeczeństw, narodów, kultur i wreszcie rozległej, rosnącej w przyspieszonym tempie rodziny ludzkiej. Moi drodzy bracia i siostry, przybyliśmy tutaj, aby patrzeć w oblicze Matki tylu zwycięstw i wyczytywać także w nim nasze słabości i nasze zwycięstwa. Przybył tutaj także Kościół Płocki, który za swojego niebieskiego patrona ma świętego Stanisława. I to jest szczególnym motywem, ażebyśmy w Kościele Płockim, w Sanktuarium Czerwińskim modlili się o zwycięstwo dla naszej młodzieży, dla każdego młodego serca, dla każdego młodego życia. Lękamy się, gdy to młode życie i młode serce jest przedwcześnie skażone. Lękamy się tym lękiem Stanisława z Rostkowa i prosimy Cię, Matko Boża Czerwińska, o zwycięstwo dla naszej młodzieży, dla całej polskiej młodzieży, dla młodzieży całego świata. W jej ręku leży przyszłość tej ziemi. Muszą odnieść prawdziwe zwycięstwo, jeśli wszystkie zwycięstwa rodu ludzkiego nie mają się zmienić w olbrzymią klęskę, większą jeszcze niż klęska ostatniej wojny. Do Ciebie się zwracamy, Ojcze Maksymilianie Kolbe, którego za 5 tygodni zaczniemy nazywać imieniem błogosławionym. Ty pierwszy, wyniesiony na ołtarze męczenniku obozów koncentracyjnych, Ty pierwszy zwycięzco, którego zwycięstwo zostało odniesione w największej słabości, stań się patronem naszego pokolenia, naszych czasów. I zgodnie z całą prawdą swojego życia mów zawsze i wszędzie, że to zwycięstwo odniosłeś przez Maryję Niepokalaną. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz najgoręcej Wam dziękuję, że mogłem w dniu dzisiejszym razem z Wami spłacić ten wielki dług ziemi, dług królów polskich, biskupów polskich tutaj w Czerwińsku wobec tej błogosławionej Matki Zwycięskiej. I że mogę w dniu dzisiejszym razem z Wami modlić się o te prawdziwe zwycięstwa naszego narodu, naszej młodzieży i całej ludzkości, dla której światłem jest Chrystus, ciągle żyjący w Kościele, Chrystus, Syn Boży i Syn Maryi, Król wieków, nieśmiertelny, któremu cześć i chwała i błogosławieństwo na tym miejscu i na całej polskiej ziemi. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Czerwińska, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami.